Siemanko, tutaj Radio, Wy jesteście na kanale Radio Flatout. Ja natomiast jestem w swoim warsztacie, gdzie nagram takiego typowego vloga z tym, co się dzieje z forkiem, a przede wszystkim zobaczycie nową oklejkę i mam nadzieję, że Wam się spodoba. To tyle detali, zobaczcie jak to wygląda w całości. Tak to wygląda. Jak Wam się podoba? Mi się podoba bardzo. Oklejkę zrobił mój przyjaciel Romuś, którego gorąco pozdrawiam. No i oczywiście polecam również. Koncepcja była taka, żeby tak naprawdę nie do końca było wiadomo, co się na tym aucie znajduje. Znajdują się różne rzeczy. Między innymi jest lama, między innymi jest królik z siekierą. Jest tam trochę też elektrośmieci różnych, jako że no, firma X-Code działa w branży informatycznej, może niekoniecznie elektrośmieciowej, ale to nie jest jedyna rzecz, która się dzieje teraz przy samochodzie, bo tak naprawdę zaraz rusza sezon i duże zmiany. Duże zmiany głównie w elektryce. Pokażę jak to wygląda w środku. Teraz w środku jest mega mess. O, cała wiązka została rozpruta. Dlaczego ona została rozpruta? Z kilku przyczyn. Pierwsza to to, że no właśnie, duży update jeżeli chodzi o ten samochód i chyba w miarę ciekawostka jeżeli chodzi o rajdówki, bo montujemy klimatyzację. Tak, to dosyć niestandardowe jeżeli chodzi o rajdówki, ale stwierdziliśmy, że tak naprawdę my nie mamy problemu z mocą w tym aucie, a jako że w rajdach, w których ten samochód będzie startował, odcinki dochodzą nawet do 160 km, 160 km. Czajcie? To jest dosyć dużo, bo w rajdach płaskich długie odcinki to jest 20-30. To jest 160 km upalania i jeżeli to będą letnie rundy, no to w aucie będzie 40, 50, 60 stopni, bo i tak się zdarza, więc wydaje mi się, że to, że stracimy tam w porywach 10 koni, no to, a przełoży się to na większy komfort jeżdżenia, to zdecydowanie wpłynie na, sumarycznie, na lepszy rezultat. I teraz, jakie były problemy? Przede wszystkim, no bo ktoś może zapytać, kurde, ale spoko, ale przecież tu klimatyzacja pewnie była. Tak, była, ale niestety ona nie mogła zostać utrzymana z dwóch powodów. Pierwsza to jest to, że musieliśmy trochę zmodyfikować samą nagrzewnicę z racji tego, że tutaj jest wymagane regulaminem jest wymagana regulaminem rura rozpierająca klatkę. To, że ona regulaminem to jest swoją drogą, ale ona jest naprawdę w tym samochodzie elementem dosyć istotnym, jeżeli chodzi o konstrukcję, bo spina auto przy podszybiu, tam gdzie one powinno być pancerne. No i niestety zachowanie nagrzewnicy w seryjnej formie było bardzo trudne. Druga rzecz, troszkę tak jak wiecie, no w tym samochodzie inaczej wygląda przód. Tutaj też zamontowanie chłodnicy Chinek było trudne, ale już siedzi. Siedzi. Pokażę Wam jeszcze jak się sama nagrzewnica różni. To właściwie nawet nie jest kompletny zestaw, bo brakuje jeszcze rury po środku łączące dmuchawy z nagrzewnicą, a tak wygląda nasz nowy rajdowy zestaw, w którym jest i nagrzewnica, i klimatyzacja. No i to jest, zobaczcie różnicę. Takim kątem, pod takim kątem. To wszystko musicie pamiętać, że musi być w zestawie, tak? A tutaj sama ta kompletna nagrzewnica z wiatrakiem i z chłodnicami w środku jest mniejsza niż sama dmuchawa. Więc może wagowo nie jest to jakiś tam kolosalny, nie jest to jakaś kolosalna różnica, bo generalnie te seryjne nagrzewnice, one w większości są wykonane z plastiku, ale uwierzcie mi, w rajdówce, gdzie jest klatka, bardzo ciężko jest pochować te rzeczy pod deską, więc no, wrzucamy to i mam nadzieję, że to zrobi robotę. Ale to nie jedyna modyfikacja, którą muszę zrobić przed pierwszą rundą, bo trzeba będzie jeszcze zapanować nad paliwem. Jako że średnie spalanie w jazdach testowych wyszło nam w okolicach 50 litrów na 100 km, no to ukończenie odcinka 160-kilometrowego byłoby bardzo trudne, stąd też musimy zamontować dodatkowy bak paliwa. Wygląda to tak. On będzie się tutaj znajdował. Oczywiście to wszystko jest jeszcze w proszku, bo w proszku jest same mocowanie, w proszku jest, no może instalka jest gotowa, ale nie jest jeszcze zaizolowana. Mam też kilka problemów, właściwie które dzisiaj rozwiązałem, ale może akurat warto powiedzieć o nich. Jest to zbiornik wyposażony w czujnik poziomu paliwa, który niestety działa w bardzo nieeuropejskim zakresie, bo 0-100 ohmów. I było mi bardzo trudno znaleźć jakiś wskaźnik, który jest dedykowany. Udało mi się jakimś cudem znaleźć, bo akurat w tym momencie, jak robiłem zakupy, takowych nie ma w Polsce, ale udało mi się w ostatnim sklepie znaleźć również chiński, który będzie do tego pasował. Ale jakbyście mieli podobny problem, a chińskie się skończyły, bo one się kończą, no to mam inne rozwiązanie. Okazuje się, że wskaźniki z instalacji gazowych mają dokładnie zakres 0,90 ohmów, dlatego bardzo dobrze będą współgrały z tym. Co prawda wyglądają okropnie, więc wolałem zamontować coś, co nie będzie tak bardzo rustykalnie wyglądać. Ale jakby nie było, albo trzeba byłoby czekać, no to taki gazowy za 5 dyszek jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Niestety mamy też kilka problemów trochę niezależnych ode mnie, dlatego w 100% nie wiem, czy pojedziemy na pierwszą rundę tym samochodem. Trzymajcie mocno kciuki. Problem mamy po prostu z zawieszeniem, które wymagało przeserwisowania i niestety w konstrukcji tego zawieszenia jest sporo rzeczy, które są customowe i no niestety te rzeczy się zepsuły, więc staramy się ją naprawić, no ale jeżeli zawieszenie nam nie przyjdzie, no to trzeba będzie użyć drugiej broni. I tym sposobem dotarliśmy do końca dzisiejszego filmu. Zajrzyjcie za tydzień, mam nadzieję, że uda mi się zrobić te wszystkie prace, o których dzisiaj mówiłem. Pokażę, jak rozwiązałem niektóre problemy, bo myślę, że jedno rozwiązanie będzie dosyć ciekawe i jeżeli będziecie montować małe nagrzewnice, to będziecie mogli je skopiować. Tutaj i tu są inne filmy z prac nad autami. Jeżeli chcecie, to wpadajcie, a tutaj jest subskrypcja, za którą z góry bardzo dziękuję. I co? Widzimy się przy okazji następnych filmów. Trzymajcie się, cześć!